W miniony poniedziałek, 4 marca, opublikowaliśmy na naszej antenie materiał dotyczący irracjonalnego pominięcia miasta Suwałki, powiatu suwalskiego oraz powiatu sejneńskiego w rządowym programie rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030, który został przedstawiony przez Jacka Protasa, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Programem objęta jest ściana wschodnia od województwa podkarpackiego przez Lubelszczyznę po Podlasie, ale tylko częściowo. Kolejna strefa pomocy obejmuje już teren województwa warmińsko-mazurskiego. Ku mojemu zdziwieniu, jak popatrzyłem na te obszary wsparcia i te powiaty, które będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie środkami rezerwy budżetu państwa, że nie ma powiatów graniczących z Litwą. Czyli mówimy tutaj o przesmyku suwalskim. Jak Państwo widzicie fragment tej mapy, to powiat suwalski, powiat sejneński, miasto Suwałki nie jest objęta tym programem, który chce wdrożyć rząd polski. W środę 6 marca suwalski samorząd, przedsiębiorcy, przedstawiciele branży turystycznej z całą mocą powiedzieli non possumus, nie godzimy się. My się z takim programem nie godzimy, nie po to mówimy, prosimy, apelujemy, żeby ktoś zauważył, że te życie gospodarcze w tym regionie Polski północno-wschodniej, szczególnie w przesmyku suwalskim, ma się teraz znacznie gorzej niż jeszcze 3-4 lata temu. Mówiłem niejednokrotnie, że jest zastój w inwestycjach, a coraz więcej obiektów przemysłowych jest do zagospodarowania, stoi puste w podstrefie suwalskiej, specjalnej strefie ekonomicznej i dostrzegamy tutaj dzisiaj potrzebę jeszcze raz zaapelowania, wystąpienia do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowaliśmy taką petycję, którą będziemy chcieli, żeby mieszkańcy naszego miasta, ale również i tych powiatów, ale także i przedsiębiorcy podpisali i tą petycję skierujemy właśnie do polskiego rządu po to, żeby ktoś w końcu zauważył nasz problem. Jednym głosem z prezydentem miasta mówią przedsiębiorcy. Jeden z nich, Henryk Owsiejew, właściciel fabryki Malow, wskazuje, że nie tylko w tym programie widać ziejącą dziurę, będącą skutkiem rządowych błędów. Owsiejew jeszcze niedawno miał filię swej firmy w Charkowie, którą tam zbudował, ulegając zachętom do inwestowania w tym rejonie. Po wybuchu wojny nie zamknął jej, ale działalności zaprzestał. Akurat w bardzo niebezpiecznym miejscu mieliśmy fabrykę w Charkowie. W zasadzie przekazaliśmy ludziom, którzy to prowadzili, żeby dalej, bo prowadzą tą fabrykę oczywiście w ograniczonym zakresie, ale już na swój rachunek. Dzisiaj przedsiębiorca chciałby inwestować w Suwałkach, rozwijając swój zakład. Jednak oczekuje ulg inwestycyjnych. By je uzyskać, musiałby według wyśrubowanych do granic możliwości wskaźników zainwestować aż 80 milionów złotych. Z jednej strony chce rozwoju przedsiębiorstwa, ale na takie wydatki nie jest gotów. Z drugiej zaś z ust polityków wciąż słyszy, że przesmyk suwalski to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc współczesnej Europy. Co o tym sądzi? Gdybym się bał, to bym tak głośno nie mówił o to, żebyśmy mieli możliwość rozwoju. Opowieści o zagrożeniach na przesmyku biją również w doskonale rozwijającą się tu jeszcze 2 lata temu turystykę czy gastronomię. Uroki Suwalszczyzny zachwycają, ale Centrum Informacji Turystycznej zbyt często słyszy pytanie, ale czy u Was jest bezpiecznie? Kolejne rządy nie chcą wspierać powiatów przesmyku suwalskiego, skazując je na gospodarczy i społeczny krach. Mam wrażenie, patrząc na mapę za moimi plecami, że po prostu spisano nas na straty. Kwituje rządowe decyzje Owsiejew. Apele samorządowe nie wnoszą nic, choć było ich już kilka. Dlatego samorządowcy i przedsiębiorcy zwrócili się do lokalnej społeczności, do mieszkańców Suwałk, powiatu suwalskiego i Sejneńszczyzny. Podpiszcie naszą petycję. Tę można znaleźć w wersji elektronicznej pod linkiem dostępnym na internetowej stronie suwalskiego ratusza, naszym telewizyjnym fanpage'u, ale też w suwalskim magistracie przy Mickiewicza, gdzie dostępna jest jej wersja papierowa. Jeśli parlamentarzyści, rządy nie usłyszą głosu samorządowców i przedsiębiorców, może usłyszą apel mieszkańców.